takiego zwyczaju należy, że goście i wszyscy goście, jak tu jesteście pięknie zgromadzeni, niech czy do pana wójta, czy do innej osoby, która będzie miała chleb, czy te bułki, niech podejdzie skubnie trochę, tak jak się bierze opłatek. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakowało dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. To słowa Jana Pawła II. Drodzy rolnicy, drodzy mieszkańcy, przyjmijcie wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania za waszą ciężką pracę. Dzięki wam na naszych stołach nie brakuje chleba. Thank you.
Brawa dla dobrej syna w tej sali, wy dzisiaj jesteście nam bardzo potrzebni, ponieważ my będziemy improwizować, no więc to, co się tutaj będzie działo... Chciałbym jeszcze trochę tak sobie trochę popróbować różnych rzeczy, na przykład nie wiem, skok spadochronu, jazda na byku, no alkohol, te sprawy, tak. Ale przecież z moją Anią już umawialiście, że zrobicie właśnie skok, jazda na byku i jeszcze wiele innych na przykład. Pani Moniko, może zacznijmy, Irek, jakieś pytanie? Tak, wszyscy bardzo czekali na Panią, bo Pani już jest, no, że tak powiem, bohaterką, puchaczowa. Roman Bruton. Brutalny Roman przychodzi. Daj Pani Moniko, ale co pacjenci na to? Co pacjenci mówią o tych twardych zastrzykach, tak w brutalny sposób zrobionych? Czy są za, czy są jednak przeciw? Chcieliby powrotu do starej metody? Nie mają nic do powiedzenia. Aha, rozumiem. Takie zasady. A czy Pani może zaprezentować na którymś z nas, jak przejawia się ta brutalność w robieniu zastrzyków? Może ja może dam rękę. A to chyba nie chodzi o rękę. A, może... Może na powóz? Wyprawił do gminy i sprzedał. Kasa znalazła się szybko. Broń zakupioną szybko i uzbrojoną. Oddział. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie
skończysz nagle cały zwierzyć się, bo jest na ich metody, by się sprzed cichej wody, cicha woda, że nie wie. Dziecko całkiem słaby, baby, ach te baby, czym by bez nich był ten świat? Co tu kać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to się jest fan. Dobry wieczór Państwu, dziękuję bardzo gorąco. Dziękujemy za takie miłe przywitanie. My również witamy Was bardzo serdecznie. Kłaniamy się już nisko. Co serca możemy to, żeby umili z Państwem dzisiejszy wieczór, dzisiejsze spotkanie fantastyczną muzyką. Fantastycznymi melodiami, piosenkami z Gminiego Wodeckiego, który rzeczywiście zostawił nam niesamowitą spuściznę muzyczną. Zaczynam, to już trzeba, to już po mnie.
Szczęśliwej drogi już czas, ma być życia, serc masz, jesteś ja.